Tak naprawdę dlaczego budynki niskoenergetyczne? Dlaczego postanowiliście zainwestować właśnie w ten rodzaj budownictwa? Bo przecież można było iść prostszą drogą, budować tanie, szybko budynki, które będzie się dosyć łatwo sprzedawało. W 1989 roku pierwszy raz wyjechałem do Niemiec do pracy i zawsze interesowało mnie budownictwo jako element technologiczny. Sporo czasu poświęcałem, żeby zwiedzać wszelkie wystawy związane z budownictwem niskoenergetycznym i to spowodowało to, że ja zapragnąłem mieć taki dom. Więc najpierw była sytuacja taka, że najpierw wybudowałem ten dom na własne potrzeby. Ten dom ma już w tej chwili 16 lat, a później pomyślałem sobie, że dlaczego by takie domy nie stawiać dla naszych klientów. Większość ludzi mówi, że to się nie da, że to się nie utrzyma na naszym rynku, że to się nie da sprzedać. Nie chciałbym powtarzać tych wszystkich opinii, jakie słyszałem, ale ja byłem człowiekiem silnej wiary i powiedziałem, to tylko kwestia czasu. Kwestia czasu. Dzisiaj mam niekłamaną satysfakcję, że nie tylko mówimy o domach niskoenergetycznych, ale mówimy już w tej chwili o domach pasywnych. I mówimy o domach plus energetycznych, więc to jest coś, co ma się satysfakcję i dumę, że jest się nie tylko takim kreatorem tego typu budownictwa, ale że robi się to już na masową skalę. Rozmowy z grupą Brawo na pewno uświadomiły co do samej idei budowania domów energooszczędnych, bo takiej jakby idei aż do końca nie znałem i rzeczywiście rozmowy z panem Jackiem przekonały mnie do tej idei odnośnie budowania domów o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię i jakby od tej strony patrzeć, nie patrzeć od strony dostępności źródeł ciepła, ile tej energii trzeba dostarczyć, tylko żeby zbudować dom, który ma bardzo małą potrzebę na tą energię energetyczną, energię cieplną. I to rzeczywiście było kluczowe przy wyborze tej firmy, żeby zbudowała ten dom, bo decyzja o budowie domu, no tak u nas ewoluowała i tak szukaliśmy różnych rozwiązań po kolei odnośnie budowy domu. Na pewno chcieliśmy budować dom, który będzie miał komfort cieplny, będzie dawał ten komfort cieplny tak naprawdę. I rzeczywiście tak ta idea tak powoli rosła, że będzie to dom drewniany, który będzie szybko zbudowany, bo też się to liczyło rzeczywiście. Aż w końcu rzeczywiście spotkaliśmy się z firmą Grupa Brawo, gdzie jakby no dopełniła tych wszystkich jakby naszych wątpliwości, wyjaśniła dużo i przekonała do budowy razem z nimi. Często zadaję naszym klientom pytanie, co było głównym czynnikiem, że zdecydowali się na budowę właśnie domu. I klienci podkreślają, że podczas pierwszej wizyty w naszym domu pokazowym oni czuli się komfortowo. Oni poczuli komfort, który tak bardzo trudno jest zdefiniować. Że oni mówili o komforcie. U was się naprawdę przyjemnie spędza czas. Staramy się obsługiwać klientów najlepiej, jak to możemy, ale oni też mówili o tym kliencie związanym z techniczną stroną tego budynku.